Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno już widzieliście to urządzenie, a dzisiaj podzielę się z Wami jednym z moich najbardziej sprawdzonych przepisów na obiad, które zasmakują nawet największym niejadkom. Jest to szorma z multigrilla Cowings. Przepyszne, aromatyczne mięso, zapach roznosi się po prostu po całym domu i kusi wszystkich. Koniecznie musicie wypróbować ten przepis. Ja używam dzisiaj płytkiej płyty i w niej właśnie będę smażyć mięso. W opisie pod filmem znajdziecie też unikatowy link, który pozwoli Wam zakupić urządzenia marki Cowings w dużo obniżonej cenie. Nigdzie indziej nie znajdziecie takiej zniżki. Ja przygotowuję sobie najpierw przyprawy i tutaj używam też fenomenalnego młynka Finamil, który dostałam do zestawu. I miał on 3 różne pojemniczki. Do jednego wsypałam sobie sól, do drugiego pieprz, a w trzecim zrobiłam swoją unikatową przyprawę. Listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Tutaj te wszystkie przyprawy wrzucam właśnie do jednego z pojemniczków tego magicznego młynka, jak to ja go nazywam, bo jest naprawdę bardzo wygodny. Wystarczy przekładać sobie pojemniczki, wciskając je i za każdym razem możemy używać innych przypraw, które zawsze będą świeżo mielone. Teraz te wszystkie przyprawy mielę do mojej miski, w której będę przygotowywać marynatę. A następnie dodaję pozostałe składniki, czyli oliwę z oliwek i całość dokładnie mieszam, tak aby powstała mi marynata. Mięso wcześniej umyte i oczyszczone kroję sobie na mniejsze kawałki. Używam tutaj piersi z kurczaka i kiedy już będzie dobrze pokrojona, wkładam ją do miski z marynatą, dokładnie obtaczam i całość powinna wylądować na co najmniej pół godziny do lodówki. Ja tutaj czasami robię sobie taką marynatę już na noc. Dzięki temu to mięso będzie jeszcze bardziej aromatyczne, te przyprawy lepiej do niego przenikną. Kiedy mięso się marynuje, ja przygotowuję moją ulubioną sałatkę. Wybrałam tym razem rwaną sałatę, dodałam pomidorki koktajlowe. A teraz czas na przygotowanie mięsa. Rozgrzewam sobie płytę, a następnie kładę na nią mięso. Multigrill Cowings bardzo szybko się nagrzewa, w około 4-5 minut. Także bardzo szybko jest gotowy do pracy i później możemy na nim smażyć, dusić, gotować. Możliwości jest naprawdę sporo i ja w kolejnych przepisach pokażę je Wam, ponieważ nie zawsze muszą być to dania wytrawne. Tutaj smażenie, duszenie trwa dosłownie chwilę. Kiedy mięso będzie już dobrze zarumienione, przygotowuję sobie pozostałe składniki potrzebne mi do przygotowania obiadu i już za chwilę cała moja rodzina będzie cieszyć się tą aromatyczną szormą prosto z multigrilla. Multigrill Cowings świetnie sprawdza się na różnego rodzaju imprezy, ponieważ możemy położyć go na stole, podłączyć i cały czas mieć ciepłe danie na stole. A u nas teraz już czas na rodzinny posiłek. Życzę Wam wszystkiego smacznego, a jeżeli ten przepis Wam się spodobał, koniecznie kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i pilnujcie, ponieważ niebawem pojawią się kolejne przepisy z użyciem Multigrilla Cowings oraz wyciskarki wolnoobrotowej, która okazała się u nas hitem. Życzę Wam wszystkiego smacznego!